No cóż, witajcie, witajcie moi mili w kolejnym vlogu. Tym razem powiedzmy nie będzie to vlog o jakimś konkretnym temacie, a raczej taki powiedzmy troszeczkę zapowiadający co będzie w przyszłości, troszeczkę pytający was o zdanie i troszeczkę proponujący wam parę drobnych rzeczy. Mianowicie macie tradycyjnie spis treści do vloga i chyba w każdym kolejnym będzie taki mniej więcej spis, bowiem ja po prostu się posiłkuję taką malutką ściągą tam z tyłu za ekranem, za kamerką. Co chciałbym szybko wam po prostu przedstawić, o co chodzi. Punkt pierwszy, powiedzmy, to będą live'y, let's play'e i pytania. Wiele osób się mnie pyta, czy będę nagrywać live'y, czy będą let's play'e i czy będą jakieś serie w stylu Q&A. No niestety Q&A kojarzy mi się tylko i wyłącznie z jednym użytkownikiem popularnym polskiego YouTube'a i pewnie wiecie o kogo chodzi. Dlatego proste zadanie dla was. Wymyślcie po prostu jakąś nazwę dla takiej serii w stylu właśnie dyskusje z widzami, jakieś odpowiadanie na wasze jakieś pytania, propozycje co do najróżniejszych rozmów i tak dalej. Jakiś po prostu nie Q&A, bo to wydaje mi się po prostu troszeczkę już nazwą wytartą i przypominającą tylko jednego użytkownika na YouTubie, może dwóch, trzech, prawda? Dlatego jak chcecie, po prostu proponujcie jakąś nazwę do tego. Czy będą live? No, z live'ami jest drobny problem i ewentualnie live'y to będą w stylu właśnie dyskusje z wami, jako z widzami gdzieś tam na żywo, po prostu z kanału, prawda? Wiecie, jak live'y wyglądają, tam można zadawać różnego rodzaju pytania, jest chatbox taki i coś bardziej w ten deseń. Czemu tak, a nie z gier? Bowiem prędkość mojego internetu, jeżeli chodzi o pobieranie, to jest prędkość przyzwoita, to jest 2 mega na sekundę. Pobranie gry ze Steama, która ma tam 5 giga, to jest może nie chwileczka, ale po prostu kilkadziesiąt minut i gotowe, prawda? Gorzej jest właśnie z wysyłaniem. Ten vlog na oko będzie miał około 10 minut, tak strzelam, mniej więcej, żeby tyle miał, ale ile będzie ważyć? To jest waga około tam ponad 100 mega, troszeczkę więcej niż 100 mega i wysłanie takiego vloga zabiera mi godzinę. Wysłanie klipu 15-minutowego o grze, prawda, jakiejś recenzji zajmuje mi już 2 do 3 godzin. Wysłanie jakiegoś potężnego poradnika, tak jak ostatnio o Planet Side 2, zabrało mi pół dnia, dlatego prędkość wysyłania mojego internetu to jest po prostu masakra i live'y naprawdę byłyby straszne, po prostu straszne, raczej byłby to po prostu pokaz slajdów. Let's play. Bardziej wolę taką playlistę na temat na żywca, po prostu granie na żywca. Jeżeli coś się wydarzy w grze, to będzie całkowity przypadek i naprawdę będę musiał się z tym jakoś pogodzić. To są klipy zupełnie nieprzygotowane, bez żadnego większego przygotowania, prawda? Let's play na żywca to też jest solidny problem przy mojej prędkości internetu. Powiedzmy, że let's play, ja nie lubię po prostu oglądać jak ktoś gra. Nie lubię robić ze swojego grania, ze swojego growego życia jakiegoś powiedzmy reality show, prawda? Dlatego let's play jako takie długie serie let's play, no moim zdaniem nie są zbytnio pasjonujące, nie są zbytnio interesujące. Ja wolę wam przedstawić jakieś gry, po prostu, które warto zagrać, prawda? Ocenić je i przedstawić wam po prostu nowe tytuły, albo też starsze, jakieś klasyki, prawda? Powiedzmy, że tak, punkt drugi, czyli planowane gry. Aktualnie męczę No Life'ie i jestem z tego zadowolony z Assassin's Creed 3. I o tym klip powinien się pojawić może nawet jutro, prawda? Potem wychodzi Far Cry 3, to też jest pozycja dla mnie, powiedzmy, obowiązkowa. I następnie zacznę się interesować grami, które albo mi zaproponujecie, albo które przypadkiem gdzieś tam sam znajdę, prawda? Na razie te dwie gry mają, powiedzmy, jako taki priorytet. Co jeszcze? Punkt trzeci to są planowane vlogi. Wiele osób subskrybuje mnie dlatego, że robię recenzje gier, albo prezentuję wam gry, albo je oceniam i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami pojawiają się właśnie vlogi i to nie jest rzecz obowiązkowa, prawda? Jeżeli ktoś chce, może taką aktywność po prostu ukryć na swojej liście najnowszych rzeczy na YouTubie. Wystarczy kliknąć taką malutką ikonkę w prawym górnym rogu i po prostu ukryć ten wpis, prawda? Jeżeli ktoś się tym nie interesuje. Planowane vlogi. Powiedzmy tak, od dawien dawna planuję vlog o ateizmie, apostazji, czemu jestem apostatą, czemu jestem ateistą, jaki mam stosunek do kościoła, jaki mam stosunek do wierny, jaki mam stosunek ogółem do tego wszystkiego, co nazywamy wierzeniami, prawda? Ale nie mogę się zebrać jakoś do tego vlogu od dawien, dawien dawna. Zapowiadam go już chyba w trzecim vlogu z kolei, mam nadzieję, że w końcu się zbiorę, albo do mnie tego
Troszeczkę się zawinąłem. Jeżeli mnie po prostu zmotywujecie, prawda, jakąś dyskusją, to z miłą chęcią spróbuję to jakoś przycisnąć. Kolejny vlog to będzie o shishy. I tutaj się pojawia jakaś dziwna cisza. Nie wszyscy wiedzą, shisha, cisza, tak, tak, tak. Nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie wszyscy wiedzą, co to jest. Warto sobie po prostu poczytać albo poczekać na vlog. To jest, powiedzmy, rzecz, która powinna być przeznaczona dla osób od 18 lat. I no, po prostu poczekajcie, zobaczycie. Wkrótce. Następny vlog, jaki planuję, to jest vlog, powiedzmy, troszeczkę już kontrowersyjny, bowiem my Polacy jesteśmy takim narodem, taką grupą, takim państwem i tak dalej, które nienawidzi siebie przede wszystkim, ale i wszystkich wokół, prawda? Do czego zmierzam? Mianowicie moją perełką, moim zajęciem, to co robię po prostu, rzeczą, którą czytam też do poduszki, rzeczą, którą po prostu poświęcam poza grą full czasu, to są stosunki międzynarodowe oraz archeologia tak po boku. Stosunki międzynarodowe, prawda? Mam zamiar zrobić vlog o tym, co myślę na temat konfliktu w Strefie Gazy, w tej sytuacji po prostu bliskowschodniej, o co tam tak naprawdę chodzi, bo większość tego, co czytamy w gazetach, co oglądamy w telewizji, to jest w rzeczywistości 5% faktów, które mają tam miejsce, prawda? My Polacy jesteśmy bardzo podatni na manipulacje, może nie na manipulacje, ale po prostu na to, że inaczej. My Polacy i ogółem też wiele innych osób, wiele innych krajów, prawda? Chodzi o to, że czytamy gazetę i 95% osób czyta, powiedzmy, tytuł, prawda? Na przykład jakiś tam zamach albo coś innego. I zaraz jest masa komentarzy na ten temat. Może 3% osób przeczyta to, co pisze pod tytułem, jakiś tam tekst, a 1% osób tak naprawdę przeczyta cały artykuł. I ta sprawa bliskowschodnia, Strefa Gazy i tak dalej, Izrael, to jest w rzeczywistości bardzo głęboki temat i to nie jest taka sytuacja, jak się nam wydaje, to taka sytuacja prezentowana przez media jest po prostu sytuacją sfałszowaną troszeczkę, bowiem, no zresztą dowiecie się w tym vlogu. Jeżeli was to interesuje, to proszę bardzo, ponaglajcie mnie, żebym to po prostu jakoś kiedyś nagrał. Jeżeli macie jakieś plany na inne vlogi, chcielibyście posłuchać mojego zdania na jakiś temat, rozbudowane zdanie, w sensie 10-minutowe, powiedzmy, z dużą ilością argumentów, z dużym zagłębieniem się w temat, jeżeli po prostu taki temat mnie zainteresuje, to proszę bardzo, proponujcie to w komentarzach, prawda? I punkt czwarty, żeby się zmieścić, powiedzmy, w tych 10 minutach, to są planowane polecenia, prawda? Planowane polecenia innych kanałów, jakaś próba nawiązania większej współpracy między malutkimi, małymi kanałami. Większość osób, powiedzmy, zaczyna na YouTubie i stoi z widzami na konkretnym poziomie, nie potrafi się dalej przebić, nie potrafi zdobyć większej ilości widzów, albo ta ilość widzów po prostu rośnie diabelnie mało wolno i niezbyt szybko. Dlatego planuję coś takiego zrobić, zebrać sobie kilka kanałów w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni i je wam polecić, jako wam widzom, zachęcić do lajkowania, do komentowania tamtych kanałów, do subskrypcji itd., itd., itd. Powiedzmy, że daję tutaj malutkie zezwolenie na reklamę. Ja nie przepadam za osobami, które piszą w komentarzach na przykład mam konkurs, wbijajcie do mnie, nie? Albo po prostu wbijajcie do mnie na mój kanał i czasami przeglądam sobie kanały popularnych polskich youtuberów i widzę po prostu 10 komentarzy naraz napisanych pod rząd w stylu wbijajcie na mój kanał. Ja osobiście mam wtedy ochotę wbić na taki kanał i po prostu go zhejcić. Po prostu go zhejcić do dna. Nienawidzę spamu takich osób, które po prostu nachalnie próbują się wybić na tym YouTubie, zasypują znanych polskich youtuberów wiadomościami albo prośbami o polecenie albo coś tam, coś tam, coś tam. Dlatego ja takie formy reklamy u siebie też będę tępić, ale powiedzmy, że w tym klipie, jeżeli macie jakiś kanał na YouTubie, to zaprezentujcie go, ale zaprezentujcie go tak, żeby był on zaprezentowany ciekawie. Mianowicie, napiszcie parę zdań na temat swojego kanału i zachęćcie ludzi do jego odwiedzenia. Jedna zasada, jeden komentarz na cały klip. Żeby nie było czegoś takiego, że wasz komentarz spadnie gdzieś tam na dół, prawda, na drugą, trzecią, czwartą stronę, 5., 10., 50., a wy sobie piszecie kolejne trzy, żeby być cały czas na topie. Wyłączę też ocenianie komentarzy, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś po prostu sobie zakciukuje i siedzi na górze.
No i cóż, po prostu zachęćcie ludzi do tego, żeby odwiedzili wasz kanał, a ja powiedzmy wybiorę sobie z nich może 3, może 4, może 2, zobaczymy ile i jakieś tam kryterium ilości widzów powiedzmy ustalę i spróbuję wam jakoś pomóc. No oczywiście te 1600 widzów was jest aktualnie mniej więcej tyle, to nie jest kwota jeszcze ogromna, ale ja jestem w stanie ogarnąć wszystkie wasze komentarze, jakie do mnie nadsyłacie, wszystkie wiadomości prywatne i wszystkie wiadomości mniej więcej przez inne komunikatory, prawda? Dlatego no, może się uda po prostu tym osobom, które mają tam powiedzmy te 300-400 widzów jakoś tam mniej więcej pomóc, albo mniej. No zobaczymy. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało tego vlogu. Mam nadzieję, że macie jakieś propozycje odnośnie gier, które moglibyście zobaczyć na kanale, jakieś vlogi, jakieś tematy. Czy podoba wam się po prostu pomysł vloga o ateizmie i apostazji, czy podoba wam się vlog o stosunkach bliskowschodnich, w sensie strefa gazy. Jeżeli macie jakieś lepsze komentarze, lepsze pomysły, po prostu piszcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż, i to by było chyba na tyle. Dzięki i do następnego razu.